Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Co dzisiaj? Dzisiaj właśnie przed chwilą wróciłem ze skupu złomu. Udało mi się trafić kilka fajnych rzeczy. Niektóre z nich żeście widzieli ostatnio na szorcie. A więc mamy tajemniczy worek i powoli będę wyciągał z niego Sony Ericsson. Sprawdzimy sobie, czy ma kartę SIM, nie ma karty SIM. Baterie później się wywali. Bo raczej działać to on już nie będzie. Strasznie stargany. Nie ma żadnych oznak życia. A więc to jest pierwszy fant. Posrebrzana łyżka. A przynajmniej tak mi się wydaje. Strzelimy szybkiego testa. No i już wiemy, że nie jest posrebrzana. Ja Wam to pokażę. Ciecznie zmieniła koloru. A więc to raczej srebro nie będzie. Chyba że jest mocno wytarta. Strzelimy jeszcze w dwóch miejscach. No nie jest. W sumie dobrze, że za nią nic nie zapłaciłem, bo byłbym stratny. Ale jest stara. Ma punce. I to mnie w sumie zmyliło. A więc dobra. Nowe zabezpieczenia. Te takie do rozginania. W woreczku oryginalnie zapakowane. No i to jest to, co mi się najbardziej podoba z dzisiejszych fantów. Zielona Góra 1977. 30 lat. Orkiestry Zastal. A Zastal mieści się koło mnie, koło mojego domu. W tej chwili zostaje rozbierany już prawie że doszczętnie. Taki talerzyk do powieszenia. Brakuje mu tutaj tylko łóżka. Ale jest mega. Cały z miedzi. Jak moim zdaniem to jest najlepszy, naprawdę najlepszy fan dzisiejszego dnia. Ale oprócz tego jeszcze są nożyczki chirurgiczne. Bardzo fajny stan. Nożyczki Solinger. Sygnowane. Takie małe, fajne. I tutaj nożyczki krawieckie, ale sygnatury nie widzę. Nożyczki pójdą do odłożenia, a później zobaczymy. No i teraz to, co w sumie ja lubię najbardziej. Tu mamy rozbity stycznik z grochami srebra. Jest tego dosyć fajne, te groszki. Tu go dostałem w kawałkach do rozkręcenia. O, tu już są też groszki na wierzchu. I tutaj już też. Więc tylko powybierać. I gotowe do odpalenia. Coś tam się znowu materiał zbiera, bo już było krucho. Dobra, i tutaj nie ma. Później Wam to jeszcze raz wszystko pokażę.
I teraz kolejne. Ja myślałem, że to są małe groszki srebra, ale gdzieś w komentarzach dostałem informację, że to jest palat. Później gdzieś jednego wyłupię i spróbujemy go kwasem i się przekonamy, co to faktycznie jest. No, chyba że palat pokryty srebrem. No i tego mam kilka sztuk. Zawali to brałem, a później uciekałem. Nie, że oczywiście żartuję, żartuję. No i tutaj kolejne słabo to wszystko będzie widać. Ja wiem, wiecie, że mam tutaj bardzo, bardzo mało miejsca. Później to rozłożę. Tu jest kolejny już stycznik, a więc będzie dubanie. Tu jest następny. Są kolejne te maluchy. Tu jest kolejny już rozłupany. Tu jest jakiś większy. Też się za niego wezmę. Tu jest kolejny. I tu znowu jakiś kawałek. Tu jest następny. Coś takiego. Tu są jeszcze dwa kolejne. I jeszcze jeden. I to by było tyle. Więc tak dzisiaj wyglądają łupy złomowe. Zastanawia mnie tylko to, czy to jest srebro, czy to jest faktycznie palat. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to prosiłbym o informacje w komentarzach. Ja wam zaraz to wszystko jeszcze raz pokażę, tylko jakoś to sensownie ułożę. Słuchajcie, no postanowiłem, że jeden na szybko rozkręcę. Może uda nam się strzelić to kwasem. Tu jest też jakiś groszek, ale nie wiem, czy to w ogóle jest. No i dobra, i tutaj są takie małe dziabągi. No jeżeli to jest srebro, to będzie z tym sporo zabawy. Nie bawiłem się z czymś takim, nie wiem, czy to trzeba będzie odpalać. Raczej chyba tak. Tak chyba nie do wyłupania, chyba że...
No nie, no raczej będzie trzeba odpalać, ale dobra. Trochę go poskubałem. Zaraz zobaczymy, co to jest. Czy to w ogóle jest jakikolwiek sens? No, zabarwiło się od razu. Zabarwiło się od razu dosyć mocno. Ale mówię, jeżeli ktoś wie coś na ten temat, to prosiłbym o informację. No tutaj to ja nie wiem, czy to jest tak. Nie, to jest tak zrobione tylko, ale dla świętego spokoju. No tak jak myślałem, tutaj się nic nie. Srebrzy metal. Więc tak to wygląda. No tych blaszek to sporo z tego będzie. Tylko muszę się zastanowić, jak to wyłuskać, żeby było opłacalne. Dobra, ja tutaj sobie sprzątam i zaraz się widzimy z powrotem. No i tak to wygląda. Tu już rozebrałem, żeby mi się te plastiki nie walały. Takie ładne groszki. Materiał przygotowany do wypalenia. Nożyczki, co widzieliście. Sony Ericsson. Łyżka, która miała być srebrem posrebrzana, a okazała się, że nie jest. Jednego z tych styczników na szybko też rozpołowiłem, raczej rozpołowiłem, ściągnąłem górę. Jest sreberko, a więc jest spoko. No i tutaj raz, dwa, trzy, cztery te zwykłe. Trzy takie połamańce. No i to, na co jeszcze nie mam pomysłu. Ale zobaczymy. To jest ta góra. No i ten talerzyk naprawdę do mojej kolekcji. Mega. Talerzyk jest mega, naprawdę. Petarda. Nie przedłużam. Żegnam się z wami. Do następnego. Na razie. Cześć.